Właściwie po tym wszystkim, co wysłuchałem, to mam wrażenie, że trudno mi tu będzie Państwu opowiadać. Chyba głównie dlatego, że ja nie mam właściwie pewno nawet szans odwoływać się tak bardzo mocno do tej twardej litery prawa, a wolałbym odwołać się do emocji w pierwszej kolejności i powiedzieć o tym, co rzeczywiście jest ważne i co jest ważne i realizowalne wtedy, kiedy nasza świadomość będzie taka, że będziemy wiedzieć, o co powinniśmy walczyć, jakie cele powinniśmy sobie stawiać. Dlatego nazwałem to ład przestrzenny, ochrona wiejskiego krajobrazu i architektury. Ważne, ważniejsze, najważniejsze. Jeszcze po drodze tutaj wymyśliłem, że ład, ładnie, najładniej, pięknie, może w ten sposób. Będzie trochę papieru, ale niedużo. W zasadzie odwołam się najpierw do definicji, że ten ład przestrzenny pojawia się w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pojawia się obok zrównoważonego rozwoju, obok wymagań dotyczących urbanistyki i architektury, obok walorów architektoniczno-krajobrazowych i to są takie pojęcia trochę magmowate, bo w gruncie rzeczy nie bardzo wiemy, co one oznaczają, prawda, że właściwie na dobrą sprawę należałoby się wycofać do takich sztywnych definicji. Ja sobie zajrzałem do słownika języka polskiego, zapytałem sam siebie, co to znaczy ład, jak przetłumaczyć słowo ład i okazuje się, że to jest harmonijny układ czegoś, porządek, bardzo krótka definicja. Przestrzeń natomiast jest zdefiniowana jako nieograniczony trójwymiarowy obszar, w którym zachodzą zjawiska fizyczne, albo drugie znaczenie, zbiór wszystkich elementów danej teorii wraz ze strukturą umożliwiającą ich badanie. Straszne, prawda? Rozległy obszar bez widocznych granic. To już trochę lepiej, to już potrafimy sobie wyobrazić. I odległość między czymś a czymś. No, to raczej dystans niż przestrzeń, ale dobrze, zgoda, niech będzie. Natomiast w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tenże ład przestrzenny został zdefiniowany. Podobnie zresztą jak w sąsiedniej ustawie, o której za chwilę, inne pojęcia dla nas ważne dzisiaj tutaj przy tej opowieści. On został zdefiniowany jako takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. Czyli odwołujemy się w tych definicjach do spraw, które, no, o których to my mamy takie pojęcie, może gdzieś w szkole podstawowej, na zajęciach praktyczno-technicznych, może na wychowaniu plastycznym coś na ten temat słyszeliśmy kiedyś. Ale w gruncie rzeczy to co to właściwie znaczy, że jakieś kompozycyjno-estetyczne uwarunkowania? Co to jest? Druga ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i zdefiniowanie krajobrazu kulturowego po nowelizacji ostatniej zresztą, że jest to postrzegana przez ludzi przestrzeń, krajobraz kulturowy, pamiętajmy, postrzegana przez ludzi przestrzeń zawierająca elementy przyrodnicze i wytwory cywilizacji historycznie ukształtowana w wyniku działania czynników naturalnych i działalności człowieka. Czyli, jakby dobrze się zastanowić, to krajobrazem kulturowym jest wszystko, co nas otacza, bo właściwie wszystko ma ten wpływ kultury, bo nie ma, krajobrazów naturalnych prawie nie ma. Może wysokie góry, może jakiś obszar dalekiego morza, prawda? Czy nawet głęboki las w tej chwili nie, bo on przeważnie jest nasadzony przez ludzi wcześniej. Czyli wszystko, co nas otacza, jest krajobrazem kulturowym, a posługujemy się też pojęciem tego ładu przestrzennego, prawda? To tu byliśmy, to jedziemy dalej w takim razie. Zabytku nie będziemy definiować, chociaż można sobie przeczytać, co to oznacza. Bo właściwie wydaje mi się, że wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, co to jest zabytek. Tu jeszcze w definicjach z ustawy wspomnę o historycznym układzie urbanistycznym lub ruralistycznym, czyli wiejskim.
To historyczny. Zespół budowlany to są takie pojęcia, które w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami są używane. I jeszcze pojęcie otoczenia zabytku też jest używane. Nie dla wartości własnej, tylko dla ekspozycji, dla wartości ekspozycji. No i teraz tak, jeżeli zaczniemy się zastanawiać, na czym polega ten krajobraz kulturowy wsi, czy małych miasteczek, no to będzie to jakiś układ przestrzenny, czyli jakiś sposób zagospodarowania, gdzie będzie system dróg, system podziałów własnościowych, system zabudowy i zieleń. Bo w krajobrazach tych otwartych ta zieleń ma charakter, jak sądzę, dominujący. Będą to rozłogi, będą to podziały własnościowe pól, narosłe jakoś tam w historii, poprzekształcane, podzielone na drobniejsze, ale cały czas niosące w sobie ten ładunek przeszłości. Będzie to zabudowa mieszkalna, będzie to dom mieszkalny, prawda, który dla każdego regionu historycznie wyglądał pewnie troszkę inaczej. No właśnie, tutaj przykład, że wyglądał inaczej. Jego wnętrze, zawartość i układ budynków, układ zabudowy w ramach tego układu ruralistycznego wsi. I one tutaj, na tym zdjęciu, starym zdjęciu z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, one są ustawione w pewnym porządku. Jakie one mają wspólne cechy? Wszystkie są ustawione szczytem do drogi. Wszystkie mają mniej więcej jednakową szerokość tego szczytu. Prawie wszystkie mają jednakowe dachy, a jeżeli nie, no to dachy, które są pochodnymi dachu czterospadowego generalnie. Mają taki sam materiał pokrycia, mają taką samą konstrukcję ścian, wszystkie mają po dwa okna w tej frontowej, szczytowej elewacji i wszystkie ustawione są w jednej linii. Taką linię dzisiaj w prawie mówimy o tym, czy to jest linia zabudowy, prawda? I one tworzą porządek. Tutaj na tym zdjęciu mamy proste odzwierciedlenie hasła ład przestrzenny. Czasem niektóre z nich przetrwały i można je w ten sposób sobie zobaczyć. Czy one mają ten sam ład przestrzenny? Linia zabudowy jest. Materiał, z którego są zbudowane, pewnie są. Kształty dachów też są. Ale już materiał pokrycia? Nie. Kolorystyka poleciała. Nie ma, prawda? Mimo to w naszych polskich uwarunkowaniach taką przestrzeń odbieramy jako przestrzeń uporządkowaną, jako przestrzeń charakteryzującą się jednak ładem przestrzennym, prawda? Podobna sytuacja z okolic, bo to niedaleko, to jest Stobiecko Miejskie pod Radomskiem. Nie ma już tego. Właściwie ten sam układ świadczący o tym, że panuje porządek w zabudowie. Te porządki w zabudowie, one narastały zgodnie z historycznym prawodawstwem, z możliwościami ekonomicznymi tych ludzi, z tym, kto im te domy budował, czy oni se sami budowali, z podatkami prawdopodobnie. Czyli właściwie cały system prawny sprzyjał, że zabudowa wyglądała w ten sposób historycznie. Mówiliśmy o zabudowie mieszkaniowej, oczywiście wszelka zabudowa gospodarcza, także to jest też element krajobrazu kulturowego wsi. Dałem specjalnie przykłady murowane, bo one mają, przynajmniej tutaj na naszym podwórku środkowo-polskim, większą szansę przetrwania niż inne, chociaż akurat te dwa pewno nie były już wykorzystywane w momencie, kiedy robiłem te fotografie. No, satelita jest, jak najbardziej. Ale to jest budynek gospodarczy, więc widocznie gorzej na domu. Był dom, tu jest trochę większy dom, prawda? We wsiach, w grupach wsi pojawiał się dwór, pojawiał się pałac, czyli też dom, tylko trochę bogatszego człowieka i obok gospodarstwo w postaci folwarku. 45 rok. Tu i ówdzie zmiana, gdzieś PGR, gdzieś spółdzielnia produkcyjna, a gdzie indziej do dworu
poszli z kwaterunku mieszkańcy, robotnicy rolni i nastąpił stopniowy upadek zjawiska, prawda? Gdzieniegdzie dało się uratować, stoją. Jeśli udało się znaleźć funkcję szkoła, dom dziecka, dom kultury, centrum kongresowe, działa. Jest. Prawda? Dalej. Element dominujący w krajobrazie. W każdej małej miejscowości taki element dominujący się znajduje. Ja ten wybrałem ze względów szczególnych, ponieważ on się znajduje w zdefiniowanej kompozycji przestrzennej. Proszę zwrócić uwagę. Najwyższy, na najwyższym wzgórzu, ze sterczącą wysoko wieżą, prawda? Schody prowadzące, fantastyczna promenada, piękne otwarcie, taka ekspozycja, że ha, prawda? I po bokach jeszcze ściany, tak? Mamy to, bo to się w kompozycji nazywa, że to są ściany, prawda? Jest oś prowadząca nas na obiekt, mamy ściany, bo tutaj też te mury są ścianą. I jeszcze tak zwana mała architektura, czyli element towarzyszący, drobny element towarzyszący, subdominanta, tak to fachowo nazywamy. Takie drobne elementy małej architektury, znaki pamięci, które też są widomym elementem naszej kultury i naszej tożsamości, prawda? Zależnie od tego, jakie to było wyznanie, to takie magiczne miejsca w przestrzeni spotykamy. Obiekty przemysłu wiejskiego, no, których los jest mniej więcej taki, jak tutaj na zdjęciu widać, prawda? Ja celowo dałem zdjęcie, gdzie on jest wyizolowany kompletnie, ten wiatraczek. Temu się trochę lepiej udało, prawda? Zamieniony został na muzeum niedaleko, w Tomaszowie. Komponowana zieleń, czyli szpalery i aleje drzew. Następny element krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich. Nie tylko wiejskich, to prawda. Zieleń może niekomponowana, zieleń śródpolna, ale też świadcząca o przeszłości, bo proszę zobaczyć, wsi nie ma, a owocowe drzewa zostały, tak? Beskidniski wysiedlone wsie łemkowskie po II wojnie światowej. Też znak pamięci, też rodzaj znaku magicznego w przestrzeni. I potem sięgamy do czasów po roku 45 i to zdjęcie fantastycznie obrazuje, co się stało z naszą przestrzenią. Prawda? Zestawienie dwóch sklepów. Stary sklep i nowy sklep. Beskidzki sklep, jak ze starej piosenki. I co? Stary dom. Trochę młodszy dom. No i jeszcze, przepraszam. I jeszcze młodszy dom. I mamy bałagan kompletny, prawda? Na jednej działce kompletny bałagan. Ładu przestrzennego w tym nie ma za grosz, prawda? Trzy piętra, kolorystyka, prawda? Materiał i te traleczki jeszcze. A gdzie mieszkają mieszkańcy? Tu, w piwnicy mieszkają. Tak? Dalej, też dosyć niedaleko. Zamek z Wapienia, a jakże? Tu nie widać, ale jakby się Państwo dobrze przyjrzeli, to tu jest taki sam Wapień jak tu. Tu. Stara chata, bez niczego, tak? Tu dwójeczka się powinna wyświetlić. O, jest dwójeczka, tak? Tam dalej ktoś wybudował sobie, a nie, tu bliżej, niżej jest postawiony płot i płot jest śliczny, żeby nie było wątpliwości. Śliczny płot. Zadbano, żeby był śliczny, prawda? I pensjonacik. Nie, nie, no przecież ktoś zakręcił te tralki, prawda? Ktoś je tak wywinął. Ktoś nadał tutaj tym kamyczkom, wycisnął cegiełkę. Zależało mu, żeby było ładnie. Ja się nie śmieję, ja nie żartuję. Zależało mu, żeby było ładnie. I co? Tu mamy elementy ładu przestrzennego. Domy stoją tak samo ustawione, tyle że tak. Materiał na ścianach kompletnie poleciał, prawda? I na dachach też wszystko. Każda chałupa inaczej. Prawo własności święte. Ale ustawienie jest. To już daje szansę. To już nam daje szansę. Ale to nie jest to, że oni tak to wybudowali teraz, tylko to zastali i przerobili. No przerabiali, tak, tak. Ale no, to wynika. My sobie możemy opowiadać w tej chwili, że jest łatwo, trudno, ale to wynika
chyba również z naszej mentalności, z faktu, że my sami nie, albo nie czujemy, albo nie chcemy, żeby mieszkać i żyć w ładnym otoczeniu. I właściwie chyba, dopóki sami sobie nie określimy, nie zdefiniujemy, w jakim otoczeniu chcielibyśmy żyć, żadne prawo nam nie pomoże. Nie da rady po prostu. Tak, każdy z właścicieli ma inne poczucie estetyki, a prawo własności jest święte, w związku z tym jedziemy do domu. Bo to nic innego... To prawda, tak, oczywiście, bo prawdopodobnie w momencie, kiedy te domy powstawały, to ci ludzie mieli mniej więcej jednakowe możliwości ekonomiczne, prawda? One się potem zmieniły. Była technologia, rozumiem, też ograniczona. Tak? No i była ograniczona technologia, oczywiście, tak jest. No i co? No i nawarstwianie, bo tu już idzie nawarstwianie i właściwie, no to tak, tu wszystko jeszcze działa, tu jest, tu się podwyższyło, a to pewno ostatnio zbudowane i te tutaj pseudobonie, ma być na bogato, tak? Jak dołożymy jeszcze do tego wszystkiego reklamy, to jesteśmy w domu. No tutaj muszę się odróżnić, tak? Muszę się odróżnić, tak żeby bolały zęby. Jednostka chorobowa nazywa się pasteloza. Jak krokusy tam zakwitną z tyłu, to jest podobne. No, jednostka chorobowa nazywa się pasteloza, tak jest. To jest tak, tak. Ja właściwie się zastanawiałem... Jest to ta budowa tradycyjna dla danego... No, to jest Karpacz. Tradycyjna zabudowa karpacka, karczma góralska, podhalańska. Ta ilość reklam, z których nic nie wynika. Mm-hmm. Tak, bo z tych reklam nic nie wynika. Zupełnie nic nie wynika z tego. Ale polecam na przykład Księgę Dobrych Praktyk ulicy Piotrkowskiej. Proszę poczytać. I proszę Państwa, zadziałało. Ja jestem zdumiony, zadziałało. Na Piotrkowskiej działałem 20 parę lat. Tam też obok, no, Instytut Narodowy Dziedzictwa mieści się też tam. I jestem absolutnie zszokowany. Ale dlaczego zadziałało? Bo manufaktura zaczęła zabijać Piotrkowską i Galeria Łódzka zaczęła zabijać Piotrkowską. I ludzie na Piotrkowskiej się wzięli, że coś muszą zrobić. I udało się ich przekonać, że jeżeli będą działać wedle prawideł ładu przestrzennego z definicji związanej z estetyką, to sami tę Księgę Dobrych Praktyk przyjęli i w tej chwili, nie wiem, czy 2 lata minęły, czy 3 lata minęły, proszę przyjechać na Piotrkowską, zobaczyć, jak ona wygląda w tej chwili. I jest kodeks i inne miasta z tego... Nie, no ale to trzeba zobaczyć jak, dlaczego inni uznali, że jest dobrze, prawda? Że tak będzie lepiej. Podwórko tutejsze, prawda? Kojarzą Państwo zdjęcie? No, tak sobie myślę. Tak? I co? No, każdy w inną stronę. I jeszcze do tego cała infrastruktura techniczna, te kable wiszące w powietrzu. To jest Łagów w Górach Świętokrzyskich. I tu muszę powiedzieć, że ja ten obrazek pokazuję jako obrazek, gdzie ten ład przestrzenny jednak jest zachowany. Tak, mamy to samo nachylenie dachu, mniej więcej jednakową wysokość budynków, nawet artykulacja tych współczesnych przecież budynków z jakichś lat 60. No, światełko w tunelu, tak? To pewien polityk ostatnio używał tego hasła. Ale to już jest zupełnie dobry przykład, troszkę inny. Z Krystianem pamiętamy go dobrze, bo zdjęcie robiliśmy tak, w czasie wspólnego pobytu z Justyną też, prawda? No ale przecież oni sami sobie to zrobili. No nikt przecież nie przymusił ich do tego, żeby to tak wyglądało. Prawda? Ta sama dachówka na dachach, ten sam kolor elewacji, właściwie podobna wielkość otworów okiennych, czyli jeżeli chcieć, to się da, to można. Też to jest w zapisach warunków zabudowy, tak, że z planów wynikających, że ma być takie, a nie inne pokrycie dachowe.
No tak, ale te warunki zabudowy trzeba przestrzegać. Bo, a Polak to jest taki człowiek, który zrobi wszystko, że jeżeli mu coś narzucą, to on tak poszuka, żeby to obejść. No nie, ale ja nawiązuję do tego aspektu, tak, że w tym ludzie jest wszechobecna blacha, Ale blacha też może dobrze wyglądać. Blacha też może dobrze wyglądać. No nie, naprawdę. Dobrze. Układy przestrzenne, bo przecież cała Polska i te wszystkie wsie, które mamy dzisiaj, one były w jakichś historycznych układach przestrzennych powstawały. To mapa jest Zaborskiego z 26 roku sprzed wojny. Tu mamy mapę pani Szulcowej z okresu już powojennego. Ona pokazuje rozmieszczenie typów morfogenetycznych wsi w Polsce, no w zasadzie w latach współczesnych już, bo to jest 1995 rok. Te układy przestrzenne, jak się z powietrza popatrzy, to one mogą, znaczy ja nie będę wszystkich pokazywał, bo to można i 15 godzin wykładów z tego zrobić, ale dosyć zwarta zabudowa, przestrzeń wspólna, plac wspólny, prawda? Z powietrza to wygląda w ten sposób i zabudowa też wedle określonego schematu. To jest Swołowo, tak, ja celowo dałem to Swołowo, bo ono już jest takie słynne, że trzeba go, taka bauerska wieś, tak jest. Ale tu nie jest Swołowo, to jest koło Wielunia. Wieś równie średniowieczna, tak samo XV-wieczna, z równie porządnie zachowanym układem przestrzennym. Czyli mamy sprawę układu przestrzennego. Dlaczego przeszedłem od tego zatarcia ładu? To są Łubnice. To są Łubnice koło Wielunia. No. Dlaczego do tego się odwołałem? Ano dlatego, że to jest ta baza, od której powinniśmy zaczynać. Czyli to jest ten układ przestrzenny, który nam przetrwał z przeszłości. Czyli jeżeli mamy taką bazę i mamy ją dobrze rozpoznaną, to właściwie w przestrzeni powinniśmy zdefiniować, które elementy są tymi starymi, które nie, i myśleć o tym, żeby te stare ocalić, jeżeli one się różnią od tego, co jest gdzie indziej, i jeżeli na tym chcielibyśmy budować naszą lokalną tożsamość. I wtedy przeprowadzamy tego typu studia, tego typu badania, gdzie sprawdzamy na przykład, tak jak tutaj, to są badania, które robiliśmy, to się wtedy jeszcze nazywało Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, a rzecz była przeprowadzona dla obwodnicy Pabianic. Już nie pamiętam, to było S14 chyba, czy to jest S8, czy S14, bo nie pamiętam. No wszystko jedno. W każdym razie obwodnicy Pabianic i sprawdziliśmy, jakie relikty dziedzictwa kulturowego wsi przetrwały na tych obszarach. Z bliska to tak wyglądało. Może jest słabo czytelne, jak się wczytamy, będzie wszystko wiadomo, nie o to chodzi. Możemy zbadać pojedynczy układ przestrzenny, to jest miejscowość Guzów, taki folwark i wspaniały pałac i zbadać wszystkie przetrwałe elementy dziedzictwa kulturowego, spisać je w legendę, ocenić, które są dobrze zachowane, które są źle zachowane i potem powiedzieć, co z nimi można byłoby dalej zrobić. Tak to wygląda w realizacji z bliska, prawda, dalszy ciąg. No i teraz przykład działań związanych z próbą ochrony układu, właściwie nie układu przestrzennego. Wspominałem o otoczeniu zabytku, czyli o przestrzeni przed zabytkiem, czy wokół zabytku, w sąsiedztwie zabytku lub wokół zabytku, która jest chroniona ze względu na ekspozycję tegoż zabytku. Poznają Państwa miejsce? To jest zamek arcybiskupów gnieźnieńskich w Uniejowie. Już wiedzą Państwo, o czym będziemy mówić? O termach Uniejów będziemy mówić, proszę Państwa. Tak jest, bo można zbudować termy naprzeciw, tak, żeby zasłonić zamek. Naprawdę, da się to zrobić. Mimo że było przeprowadzone całe studium, które miało zapobiec temu wydarzeniu i wyeksponowaniu. Proszę Państwa, ta panorama z mostu, która jest tak, w taki niewyraźny sposób widoczna na tym górnym zdjęciu, tam u samej góry,
Ja uważam, że to była jedna z najpiękniejszych panoram w środkowej Polsce. Mieliśmy bardzo silnie zdefiniowane miasteczko tutaj. Mieliśmy piękną rzekę, wspaniałą posadzkę z takiej łąki i boiska piłkarskiego. Zamek, który wyłaził nam zza parku i jeszcze z tej strony, czego tutaj nie widać, był wał przeciwpowodziowy. No nie udało się, zdecydowały względy chyba polityczne głównie. Przy czym woda ta termalna jest ciągnięta z drugiej strony warty. To nie jest tak, że tam są te źródła geotermalne, tylko ona jest rurami ciągnięta z drugiej strony warty. To chyba się będzie, a nie będzie się przesuwać. No ale w każdym razie skala zjawisk jest w tej chwili taka. Tak wyglądają termy, do której wszyscy z całej środkowej Polski przyjeżdżają grzać się w ciepłej wodzie. Nikomu nie przyszło do głowy wtedy, że szkoda po prostu tego zamku, tej panoramy i czegoś, co tracimy bezpowrotnie. Tutaj tak źle nie wygląda. Nie jest. No ale proszę zobaczyć, jaka jest skala jednego i drugiego. Ile jest takich zamków biskupów, arcybiskupów gnieźnieńskich w środkowej Polsce? No ile? No mamy ruiny zamku w Rawie jeszcze właściwie. Tylko tak, tam królewski zamek w Rawie, zamek w Piotrkowie też królewski. O! Dobrze. Wspominaliśmy sobie o tym, że Polska była zróżnicowana regionalnie, czyli że w każdym regionie wyglądała troszkę inaczej zabudowa. Taka mapeczka, która może troszeczkę to pokazuje. A zatem, jeżeli budować współcześnie, to może budować współcześnie tak, że pienińska karczma stanie w Pieninach. I ona ma architekturę, to jest współczesny budynek, ma architekturę dla regionu charakterystyczną, prawda? Jeżeli ona staje między Piotrkowem a Częstochową, podhalańska karczma, to jest to jakieś nieporozumienie, bo albo chcemy zachowywać naszą tożsamość lokalną, albo globalizacja obejmuje również regiony kultury ludowej. No, niektóre kończą tak, prawda? Ale nie wszystkie, bo niektórym się udaje. Tu znowu przykład, który znamy z towarzystwem z fundacji. Stan wyjściowy, budowa, efekt finalny. To, co najcenniejsze, zostało zachowane. Prawda? A to jest po Dunajowem. A to jest zupełnie nowe po Dunajowem. I postawię talary przeciwko orzechom, że żaden architekt nie maczał w tym palców. Że ta obora jest z tej silikatowej cegły uzupełnianej czerwoną cegłą, dlatego że dom był taki. I że ten ktoś nawet jeżeli kupił sobie typowy projekt obory, to zrobił tak, bo czuł, że tak jest dobrze. Czyli jemu gdzieś jakiś głos wewnętrzny w tyle głowy powiedział, że to będzie ład przestrzenny, żeby to grało z jego domem, prawda? Żeby dla Podhala był dom podhalański, żeby dla Kaszub był dom kaszubski. To są rzeczy współczesne. Żeby dla Mazur był dom mazurski. To jest projekt, nie będzie pewnie zrealizowany, zrobiony przez moje dyplomantki na konkurs dla Mazur. One przegrały ten konkurs, ale powiedziały mi potem, że zdobyły niezwykłą umiejętność, że nauczyły się, jak czytać architekturę tradycyjną w regionie. I to są te małe takie kropelki, takie kamyczki, które powinniśmy zbierać, żeby może nam się udało, żeby unikać tego typu sytuacji budowy w gołym polu i tej pasożytniczej, rozrastającej się zabudowy, gdzie nie ma w zasadzie, w Polsce po II wojnie światowej praktycznie nie było komasacji gruntów i powtórnych parcelacji. To jest dzielenie na bazie podziałów z XIX wieku tak naprawdę. Co zrobić, jeżeli masa krytyczna, że to nie jest odosobiony przypadek, tylko jakby no
masa krytyczna budynków ma taki kształt, taką formę jak te tutaj. No ale to nawet nie jest kwestia samego budynku, tylko kwestia tego, gdzie on jest. To jest Tum pod Łęczycą, to jest kolegiata w Tumie. Czyli jedno z miejsc kulturowo dla Polski najważniejszych, prawda? I tego typu historie się pojawiają w Gołym Polu. Ja właściwie nawiążę do tego, co mówił mój przedmówca przed chwilą. Taki moment dotyczący Łodzi, czy terenu, gdzie studium uwarunkowań było dla Łodzi robione przez zespół pana doktora Wiśniewskiego. I przy tych takich szokujących danych, które pan podawał, ja dołożę następne. On wyliczył, że dla terenów wyznaczonych w poprzednim studium pod zabudowę, w których gmina chciała, żeby tam zabudowę, żeby to były tereny pod zabudowę, żeby tam miasto Łódź, gmina Łódź położyła całą infrastrukturę techniczną, kanalizację, wodociąg, prąd, żeby był dociągnięty, gaz, żeby był dociągnięty, potrzeba 2,5 tysiąca lat. I to jest właściwie odpowiedź na pytanie, czy te tereny będą się zabudowywać, czy nie. Problem leży w czym innym, że skoro teren został wyznaczony pod zabudowę i można tam budować, to znajdzie się jeden z drugim, który postawi i nabździ w środku pola tego typu zabudowę. Ja przepraszam, że używam takich brzydkich określeń, tak brzydko mówię, ale powiedziałem, że będę się odwoływał do państwa emocji. No i to niniejszym czynie. Jedziemy dalej. Mówiłem o pięknych płotach. No ten jest pomalowany jeszcze olejno i też jest piękny, bo jest barokowy, prawda? Ale zestawienie już jest nie najlepsze. Ale najpiękniejszy płot, jaki znam, to jest ten płot. Bo to jest płot drewniany, proszę państwa. Drewniany. Drewniany płot z betonu. To jest drewniany płot z betonu. On jest tak bardzo drewniany, że nawet ma tutaj sęk, a tu ma usłojenie. No. Tak jest. To znaczy, dla mnie to jest współczesna kultura ludowa. No, granica własności, tak? Przesunięta o 40 centymetrów w stosunku do ściany. Powiem państwu anegdotkę w tym momencie. Zawsze studentom opowiadam tę anegdotkę. Przejeżdżaliśmy kiedyś na wakacje z dzieciakami. To było gdzieś pod Sandomierzem chyba. Zatrzymaliśmy się w knajpie przy stacji benzynowej. I wisiał wielki kalendarz producenta betonowych płotów. Pewno ze 40 różnych wzorów tam sobie wisiało na zdjęciach. I hasło kalendarza brzmiało: razem upiększamy Polskę. Dobrze, następny drobiazg. Już bardzo jesteśmy blisko końca w tej chwili. Nie wycinajmy Alei Przydrożnych. Nie wycinajmy szpalerów drzew, bo one nam dzielą krajobraz na piękne wnętrza. Nie wiem, dlaczego to tak dziwnie jedzie, ale już dojechało do mety. Bo one powodują wymieniać. Dokładnie właśnie tak, a nie wycinać. Bo to nie drzewa zabijają nam kierowców, tylko nasza prędkość. I jak się każdy z nas zastanowi, czy nie, kiedy ostatni raz pojechał całkowicie zgodnie z przepisami. No właśnie, no właśnie. Dobrze. Jeszcze jeden drobiazg. Lokalne gatunki, proszę państwa. Bo tu jest ład, niewątpliwie. Tylko te tuje do kościoła w Popowicach są totalnie obce, zupełnie. I to nie wynika ze złej woli w tym momencie. Ja złej woli tutaj bym nie znalazł. Tylko wynika, moim zdaniem, troszkę z niewiedzy. No i z tych poglądów estetycznych, które mamy. Tu wszystko w porządku? Super. No, to jest nie na tylko tu jest nienapompowany rower. No, no. A tu? No. No. Francuzi. Francuzi wymyślili La Loi Montagne i kazali EDF-owi, czyli Electricité de France, zakopać w górach wszystkie przewody. Kosztowało ich to koszmarne pieniądze, ale wymusili
I we Francji nie ma takich przewodów niskiego napięcia czy średniego napięcia, które idą przez taką wieś jak Chochołów. Prawda? Jaskółki mają gdzie posiedzieć. Dobrze, i jeszcze jeden. I jeszcze jeden drobiazg, ostatnie trzy slajdy. I już kończymy. Kadłub. Kto zna kadłub? Tak? XVI wiek, jeden z kościołów wieluńskich, jeden z najcenniejszych drewnianych zabytków w województwie łódzkim. Nie wyścili się pan. On jest wprawdzie w tej chwili wyremontowany, ale taki był jego stan po zbudowaniu tego kościoła. Nie budujmy nowych kościołów, kiedy mamy stary drewniany. Jeżeli mamy stary drewniany kościół i wybudujemy nowy kościół murowany obok, stary jest skazany na zagładę. A tymczasem to jest element dziedzictwa kulturowego wsi i małych miasteczek, który jest nieodtwarzalny, proszę państwa. Jedyny mamy Polskę, Słowację, troszeczkę Skandynawii i Rosję. W zasadzie drewnianej architektury sakralnej w takiej ilości jak tutaj nigdzie więcej nie ma, a ona jest naprawdę bardzo zagrożona. Przede wszystkim w ten sposób. To jest z ubiegłego tygodnia zdjęcia, są z Mileszek. To są zdjęcia z Mileszek, 31 sierpnia. Spłonął podpalony. Podpalony, więc zagrożenie jest gigantyczne i jeżeli jakby nie spróbujemy zadbać o te pryncypia dlatego, że chcemy, a nie dlatego, że musimy, to nic z tego nie będzie. I tego państwu bardzo serdecznie życzę. Przepraszając może tylko za emocje, a nie za prawo. Dziękuję za uwagę.